To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy chodź, zabaw wiele. Szybko, Dymę! Dla nas wy, biegnij, dla Gąszko, was my, biegnij! Najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic dań. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my! Tosia i Cymek! Mosia jest u nas! Chodźcie! Akcja ratunkowa. Kiedy jest u nas pies babci, Mosia, zawsze bawimy się piłeczką. Oddasz. Dobry piesek. Teraz łap! Hurra! Brawo, Mosiu! Tymek, koktajle! O, zaraz wracam. Tymek, umyj ręce. Dobrze. Troszeczkę lodu dla pani, madam. Uwielbiam twoje koktajle, tato. No dobra. Na miejsca. Gotowi? Koktajl! Mikser był bardzo, bardzo głośny. O, Mosiu! Mosia zaczęła szczekać. Mosia nigdy nie lubiła hałasu miksera. Mosiu! O, Mosienko, już dobrze. Nie bój się, piesku. Już dobrze. To tylko mikser, piesku. Mosia chyba szczeka na coś na zewnątrz. Tymek, spójrz! Tam na drzewie! O, tak! To chyba tygrys Puchatek, kotek pani Higgly Piggly. A! Myślisz, że utknął? Tak. Tato! Tato! Co się dzieje? Spójrz, to kot pani Higgly Piggly. Chyba utknął na drzewie. To dlatego Mosia tak szczekała. O, rzeczywiście. Pójdziemy zobaczyć, czy uda nam się pomóc mu zejść. Ale jedno z was musi zostać z Mosią. O, dobrze, ja zostanę. O, biedny tygrysek. Jest naprawdę wysoko. Tak, nieźle się wspiął. Cześć, tygrysku. Tato? Tosiu? Nic mu nie jest? Nie, nie wydaje mi się, Tymku, żeby tygrysek tam utknął. Jest zadowolony. Koty uwielbiają się wspinać. Tak, nie ma się co przejmować. Tygrysek zejdzie, kiedy zechce. O, biedny tygrysek. Nie lubi szczekania Mosi. Chodźmy do domu i pomóżmy Tymkowi uspokoić Mosię. Tygrysek sam zejdzie z drzewa, jak tylko Mosia przestanie szczekać. Dobrze, tato. Dobrze. Zabraliśmy Mosię do kuchni, żeby napiła się wody. Mosia przestała w końcu szczekać, a my wypiliśmy koktajle. Bardzo dobre koktajle, tato. Dzięki. Oj, Mosiu! Tak, wiem, Mosiu. Kotek pani Higgly Piggly nie może zejść z drzewa. Tato! Co się dzieje? Spójrz! Tygrysek jest teraz jeszcze wyżej. Sam stamtąd nie zejdzie. Chyba naprawdę tam utknął. Pomożesz mu zejść? Proszę, tato! No właśnie, przecież możesz wejść na drzewo i go uratować. Tak! No dobrze, pożyczę drabinę od sąsiada. O, tak! Super pomysł! A wy zostańcie proszę w domu i pobawcie się z tą szczekaczką Mosią, żeby nie straszyła już kotka szczekaniem. Dobrze! Tak, lubi się bawić naszymi zabawkami, dlatego... Proszę, Mosiu! Możesz się dziś bawić Puszatkiem. Dobrze, zobaczmy. O, to powinno wystarczyć. Zaraz go ściągniemy. Nie bój się, tygrysku. Tata i pan Fen zaraz cię stamtąd ściągną.
Daliśmy Mosi do zabawy naszego starego misia. I całkowicie zapomniała o kotku. Doskonale. Trzymam, wchodź. Ostrożnie. Chodź, koteczku. No chodź, chodź. Chodź, chodź. Tygrysku. Chodź, kotku. No chodź. O, tak. O, o, o. Prawie, tato, już prawie. Uda ci się, tato. No chodź. Spójrz, to Asia z mamą. Cześć, Asiu. Hej. Hej, Tosiu. Hej, Tymku. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie. Dzień dobry. Co się stało, proszę pana? Kot pani Higgly Pigli utknął na drzewie. Tutaj, patrz, o. Widzisz? O. Ale uciekł jeszcze wyżej. Przykro mi, kochani. Ja go nie dosięgnę. Kiedy tata zadzwonił na pogotowie dla zwierząt, powiedzieli, że to dla nich zbyt niebezpieczne wspinać się tak wysoko. To zadanie dla straży pożarnej. Wow! Mimo tego, że martwiliśmy się o kotka, nie mogliśmy powstrzymać emocji, kiedy przed nasz dom podjechał wóz strażacki. Jednym ze strażaków cześć, był pan Karol, cześć, tata naszej przyjaciółki Kai. O co chodzi? On uratuje tygryska. Chodzi o kota, zobacz, tam. A, już widzę. Dobrze, panowie, wyciągamy drabinę z wozu. Tak, ostrożnie, chłopcy, ostrożnie. Tak, trzymać. Tak jest, tak. Drabina rozłożona. Babcia przyszła w momencie, kiedy pan Karol na drabinie ratował kotka. Czy to tygrysek? Kot pani Higgly Pigli? No i już. Grzeczny kotek. Tak! A oto i on. A. Dzięki, koledzy. Ja go wezmę. No chodź, kotku. Dzięki, Karol. Nie ma sprawy. Cześć, tygrysku. Musimy cię oddać właścicielce. Złóżcie to moja drabinę. Koleżanka. Tutaj mieszka pani Higgly. Babcia zadzwoniła do pani Higgly Pigli i powiedziała jej o całej akcji ratunkowej tygryska. Potem zabraliśmy go do domu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oddajemy tygryska. Dziękuję, dziękuję wam, że przyprowadziliście tygryska całego i zdrowego. Dlaczego wspiąłeś się tak wysoko na drzewo, tygrysku? To była sprawka mojej małej Mosi, prawda, bliźniaki? Tak. Mosia na ciebie szczekała, prawda? Ojej. Biedny tygrysek. Mosia w końcu przestała szczekać, a potem przyjechali strażacy uratować tygryska. Tak było. Było ekstra. Żebyś widziała całą akcję. Tak było, prawda, tym tu? Wtedy babcia powiedziała, czas już wracać do domu. Tygrysek jest cały i zdrowy. Myślę, że czas już wracać do domu, kochani. Gotowi, żeby się pożegnać? Do widzenia, pani Higgly Pigli. Do zobaczenia, tygrysku. O, tak. Do widzenia, kochanie. Do widzenia, Tosiu i Tymku. Pa. Pa. Chodźcie, w domu czeka na nas Mosia. I to, powiedziała babcia, byłoby na tyle. Mogli jej dać trochę przekąsek. A jakie przekąski chcielibyście jej dać? Ten w kształcie kostek. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj tygrys Puchatek utknął na drzewie. Pamiętacie, co pożyczył tata od pana Fena, żeby go uratować? Czy to była drabina? Czy może lina? Odpowiedź znajduje się za króliczkiem.
Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to drabina. Zobaczcie. Doskonale. Trzymam, wchodź. Ostrożnie. Chodź, koteczku. No chodź, chodź. Chodź, chodź. Tygrysku. Chodź, kotku. No chodź. O, tak? Prawie, tato, już prawie. Uda ci się, tato. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Bawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.